Witam Was, moi drodzy widzowie. W tym odcinku chciałem Wam pokazać bitwę T95, którego pokazywałem już parę razy na moim kanale. Raz czy to Wasze epickie bitwy, raz to strzelmy sobie na domka na koncie mojego taty dawno, dawno temu. Także ostatnio w Plutonie z Ragingiem, a teraz trzeba sobie tą maszynkę pokazać w takim optymistycznym świetle, może bardziej, bo zazwyczaj troszeczkę ten czołg jest taki, no, śmieszny, no. Nie bez powodu, prawda? Jest to czołg, z którego ludzie się śmieją, a ja uważam, że jest tutaj trochę powodu do śmiechu, ale też nie do końca. Też nie do końca, ponieważ ten czołg naprawdę ma ogromny potencjał. Co prawda ma swoje wady, które są bardzo szybko widoczne, ale nie jest tak źle, jak o nim się mówi. Ja wiem, że jest wolny, ale wbrew pozorom ja jestem przyzwyczajony już do takiej prędkości. Ostatnio gram jakimiś takimi czołgami wolniejszymi i tak te 3-4 lew, czyli lwę, no i te prędkości już są takie dla mnie normalne całkiem, więc jakoś nie jest to dla mnie nic niesamowitego. Troszeczkę kąt kamery się u mnie zmienił. Ja cały czas kombinuję, bo chcę, ponieważ chcę odkryć idealną wartość tego właśnie zasięgu widzenia. Znaczy, no, kamery, tak? Niewidzenia. I z mautami cały czas kombinuję, nie mogę znaleźć odpowiedniego dla siebie. Chciałbym standardowy, ale standardowego nie mam z mautem. Ciągle ktoś... Znaczy, ludzie mają taki, ale ja jak wygrywam takie same ustawienia, to mi inaczej, to u mnie to inaczej wygląda niż normalnie. No, to jest temat na dłuższą dyskusję i to jest nie warte teraz uwagi. Pojedziemy żółwikiem, to trzeba na razie... No to tak naprawdę, chwila, momencik. Jak jadę T95, no to mam dużo tematów do dyskusji. No przecież nie będę opowiadał o prędkości tego czołgu, no bo to chyba wszystko jasne. Jakby ktoś nie wiedział, przypominam, prędkość taka graniczna tego czołgu maksymalna to jest 13 km na godzinę. To nie jest dużo, ale no co zrobić. Jeżeli chodzi o działa, tutaj mam do wyboru dwa takie fajne działa. 120 albo 155. 155 jest zarąbista. Jeżeli walczymy z dziesiątkami na dziewiątki, lepsza byłaby chyba 120, wam powiem szczerze. Tutaj jak widzimy Ding od ISA-7, niestety nie przebiłem go pod takim kątem. Na szczęście jak pancer mu tutaj przyfasolił, a ja chyba nie dam rady już. Chyba nie. No niestety, udało mu się schować. A teraz już taki strzał na raz, no raz się żyje, tak. Strzeliłem, ale teraz zobaczcie, mogłem idealnie go trafić. Żałuję tamtego strzału. No i 7 to jest akurat najgorszy czołg, jaki mogłem tutaj spotkać. To są takie strzały, jakie teraz oddaję, takie... A sobie strzelę, co nie? Może go wystraszę, może stąd pojedzie sobie. Ja jestem pewien, że go nie przebije pod takim kątem, oczywiście to. Bez zgody nawet nie ma co, ale... Ale warto próbować, warto próbować. Do odważnych świat należy. Dobra, z lewej strony jest Waffenträger 704 T57 Heavy, tu jest 122. Mamy pokazane na damage panelu, kogo dostaliśmy. Dobra, celujemy, celujemy. I BOOM! Bardzo ładnie tutaj salwa poszła w niego i jeden oponent mniej. 4-7 przegrywamy, nie jest za dobrze. Mamy jedną artylerię, więc muszę uważać, bo ostatnio widziałem, jak pewna artyleria trafiła T95 za 1600. A magazynkowcy także są bardzo groźne dla tego czołgu. Dobra, na szczęście artyleria strzeliła, więc mamy chwilę spokoju. Znaczy ten kto ma, ten ma. No. Ja nie wiem, czy się cofać, czy spróbować oddać strzał, tego jest to. Chyba oddam strzał, wiecie, bo tutaj... Ajajajajajajajaj. A przebił mnie tym T541. Muszę się wycofać stąd, bo tutaj arteria ma oszczał. Nie ma sensu tu stać, broń Boże. Nikomu nie życzę źle, a szczególnie sobie w tym wypadku. Zobaczcie, działo. To jest bardzo... Wolałbym dostać za 300, za 400 nawet, niż działo. Wiecie dlaczego? Ponieważ ten czołg nie ma cennego działa. On ma bardzo niecenne działo. Znaczy, bardzo niecenne to może przesada. 155 potrafi strzelać nie tam, gdzie koniecznie chcemy i to jest widoczne. Znaczy, no, teraz nie wygląda to źle, dlatego że jadę bardzo powoli, ale
T95 to działo jest takie dziwne. No raz trafiamy, raz nie. Takie strzały pewne często nie wchodzą. To działo jest to co na T30, tutaj tylko ma lepsze parametry. Więc jak ktoś grał T30, to powinien kojarzyć 155. Czy tą z 10 tieru, czy tą z 9 teraz. Dobra. Mają przewagę widoczną. Mam nadzieję, że T54 A1 sobie poradzi z AMX-em 12T. Tymczasem my tutaj przygotujemy taką linię obrony, która może bardzo łatwo upaść, szczerze powiem, jeżeli nam medy nie przytrzymają pleców. Ale jeżeli mamy plecy bezpieczne, no to nie będzie chyba tak źle. Ok, jest 704, ale to jest po tamtej stronie oczywiście. T54-1 jedzie do miasta. Bardzo chętnie bym pomógł naszym z nim, ale to jest bardzo ciężko zrobić. Trzeba przejechać spory dystans. Tutaj będzie przestrzona mnie z lewej. No boję się zaryzykować, szczerze. Spróbuję przejechać, ale ja nie trafiłem niestety. Szkoda. Jest na hita koleś. Szczerze do końca tego nie rozumiem. Nie zrobiłem jakiegoś ruchu, żebym nie mógł trafić. Nie wiem. Lol. Nawet nie skręciłem jakoś. Tym się nie da skręcić. Tym nie da się zrobić ruchu z nienacka. Nie wiem, powiem wam szczerze, że nie mam pojęcia, dlaczego mnie trafił. Przegram, kurde, żółwikiem, tak? Żółwik nie robi ruchów tak raz, dwa, raz, dwa. No już działanie naprawię, więc już jest po mnie. No i koniec niestety tej bitwy. Słabo, ale jak na mnie to przeciętnie nawet. Nie wiem za bardzo jak to się stało, że dostałem od tego kolesia. Tak naprawdę to widzieliście, że ja jechałem w jednej linii, tak? Nie wjechałem pod 20, jestem tak niski zresztą, że jak pan nade mną strzela spokojnie, on musiał z woleja strzelić jakoś, albo nie wiem, nie skupił działa może. Ja zagram jeszcze jedną bitwę, tak może się teraz uda lepiej zagrać. Tak naprawdę udało mi się wylosować na razie dwie takie mapki, dość ciężkie. I znowu to jest ciężka mapa. Brakuje mi map teraz takich zamkniętych, gdzie nie ma za bardzo tyle dróg. West Street to jest fatalna mapa dla żółwika. Tam nadają się idealnie takie setki, które mogą flankować wokół tych domków, prawda? A nie takie czołgi stateczne, które jak już gdzieś jadą, to mają problem z obracaniem się i w ogóle nie mają wieży, prawda? Dlatego najlepsze są takie mapki, z których nie wyjedzie nam znikąd czołg nagle i na razie takich mi nie wylosowało jeszcze żółwikiem. To jest moja trzecia bitwa, więc tutaj 90-ki coś piszą, ale mamy to obchodzi. Pojadę do miasta, tak. Do miasta już jadę, do miasta jadę na oczywiście zielone do lasku, ale to jadę to jest mocno naciągnięte. Kurde, ciężko mi cokolwiek powiedzieć o tym czołgu, kurde, no bo co tu mówić, kurde, no wolna tutaj maszyna. Ledwo to jeździ. Nudny czołg to jest, naprawdę nudny czołg. Przede wszystkim nudny czołg. To jest według mnie najgorsza linia w grze. Znaczy najbardziej męcząca przynajmniej dla mnie. T28, zwykły, jeździ 18 maksymalnie na godzinę. Czy to T95. Mamy tutaj w tej linii do tego żółwika finalną E3, która jest fajna. Mamy także T25 AT, który jest przyjemnym czołgiem. Mamy Jacksona, tak? Więc są fajne czołgi, ale jest też bardzo dużo takich mniej interesujących maszyn, jak właśnie żółwik. Kupiłem ten czołg, żeby wam go pokazać, bo po prostu mało w nim grałem.
No a to jest właśnie strzał taki, który powinien wejść, bo było bardzo dobrze skupione według mnie, ale idealnie wiedziałem już gdzie wjedzie, ale niestety tym razem szczęście nam nie dopisało. O, idealnie teraz wjechał tutaj na górkę. Jakby się świecił, to by dostał bułę, ale nasze lolki akurat wtedy zjechały w dół i kolej zniknął. A szkoda. Tak sobie myślę, że chyba nie ma z bardzo sensu stać tak blisko pierwszej linii. Gram żółwikiem, ale bez przesady. Jest 90. No niestety teraz już ten strzał mogę uznać za spóźniony. Mogę wcześniej oddać strzał nawet z boleja, ale byłaby większa szansa, że trafię. Po prostu on się cofnął w momencie mojego strzału i nie było szansy na trafienie. A 90 to nie jest na pewno cel, w który powinien strzelać żółwik. Te cele to są idealne dla Jagdtigera, takie, który ma cenne działo, a nie dla żółwika, który za długo ładuje, po pierwsze, a po drugie lubi to działo latać figle. Pojadę tym laskiem jednak, wiecie, bo nie chce mi się już tak stać tyle. Jest ten Jagdtiger. Może trafiłem wreszcie coś. Bo już powoli zaczyna mnie to irytować. Zobaczcie, ile czołgów jest na górce. To jest niezły przypadek. No i to jest niestety parodia E50 za 0. Jest Centurion. Wreszcie kill. Jest jak Tiger, który chyba dostał ode mnie. Nie wiem, czy we mnie celuje. Chyba tak. E50. Zobaczcie, co się tutaj przed mną pojawiło właśnie. Kontuję pancerz, żeby mnie nie przebił ten E4, ale mnie przebił zgoda. Zobaczcie, podkalibrowy. No niestety na to nie jestem przygotowany. No a to jest kolejna bitwa przegrana. Jestem objechany, już nie żyję. Szkoda. Oczywiście tutaj do mnie pretensji mieć za dużych nie można. Nasi pojechali TDK-ami tam, gdzie pojechali. Za dużo to nie dało. I klops, ale szczerze, jakoś nie żałuję, że pokazałem wam takie bitwy przegrane i w tym stylu, ponieważ one świetnie obrazują bitwy żółwikiem. Naprawdę szczerze nie żałuję, bo nie ma co kłamać, nie ma co kłamać. Tak niestety wyglądają bitwy żółwikiem. Jest to czołg za wolny, aby wspierać jakiś atak. Jest to czołg za wolny i zbyt łatwy do objechania, żeby jechać gdzieś samemu. I albo wygramy zbyt szybko, albo przegramy po prostu, bo nie jesteśmy w stanie nic efektownie na polu bitwy zrobić. Ja mogę modować strzały, mogę przyjąć, zrobiłem to, ale co zrobiła reszta, to sami widzicie. 90 można byłoby zrobić magazynek, uciec, zrobić kolejny magazynek, zrobić kolejny magazynek i tak w kółko, prawda? Tym niestety tak się nie da. Jest to czołg bardzo powolny i no nie ma opcji, żeby cokolwiek na polu bitwy zrobić, mając takie osiągi. No to niestety, no taka jest prawda. Ten czołg właśnie takie dwie rodzaje bitew praktycznie zawsze spotyka. Są wiadomo takie bitwy epickie, gdzie wylosuje nam Himmla i możemy zrobić możemy zablokować jedną drogę całkowicie, cały push, ale to jest jedna z kilkudziesięciu tam map, prawda? I nie ma opcji, że po prostu trafię zawsze na Himmla. Jeszcze może jakby grać kompanię te 10 tieru, to tam może byłoby jeszcze, ale tam przecież wszyscy walą godem, no to też żółwik, widzieliście, przebito mnie bez problemu od przodu, na samym dół tam. Dlatego niestety wolne czołgi w tej grze już dawno, dawno straciły sens. Ale takimi czołgami kiedyś nie grałem, prawie nigdy. Zawsze wybierałem te szybsze maszyny i dlatego ten gold tak mi nie dokuczał,
bo i tak zawsze miałem mało pancerza, no ale teraz tak naprawdę ładnie widać, jak wyglądają teraz czasy w wodzie. No, wolne czołgi nie mają racji bytu prawie. Nie jest tak, że ja odkryłem Amerykę, tylko tak informuję, jakby ktoś nie wiedział, jak to jest na tych wyższych tierach. Dlatego nie polecam nikomu robić tych linii po prostu. Nie polecam nikomu robić tych linii, bo są bardzo ciężkie. Wiadomo, że są osoby, które którym ta linia może się podobać, ale jest tych osób na pewno mało. Ludzie myślą, że idąc te czołgi będą niesamowicie trudni do zniszczenia, prawda? Ale tak naprawdę, no, widzimy właśnie, jak to wygląda. Czwórka bez problemu. Teoretycznie bardzo dobrze opancerzony pojazd, ale w praktyce lekki papier. Jest szansa, że to wygramy, ale tutaj trzeba było obliczyć, że ich arteria za bardzo nie zrobi dużo, bo mamy dwa bardzo powolne czołgi. Oni też mają żółwika, ale mają też Rosia, który jest bardzo szybki i może spotować. Tutaj arteria nie ma przestrzału, więc to jest plus. Zobaczymy, co nasze S100 zagra. Na razie celuję w tego Borsuka, to jest dobry wybór, bo jak wyjedzie, to go tutaj padnie raz, ale... Ale Loi jest z prawej i jest tutaj już. To jest koniec, to jest niestety koniec tej bitwy. E3 już się nie obróci, teraz żółwik wyjeżdża, on zostanie było odarty. Loi wystarczy, że wyjedzie i po prostu skończy E-setkę. Celuję, zobaczcie. Nie, próbuję objechać od boku, żeby mieć pewny strzał. No i to jest koniec tej bitwy. Borsuk wyjeżdża w bok. E3 trafi za 600. Nie, dingnął się. Nawet nieźle temu E3 idzie, ale już jest teraz naprawdę ciężko w tarapatach. No i koniec. Jeszcze żółwik tutaj, zobaczcie, oddał strzał. Czyli już wjechał od środka. No niestety, dwie bitwy z żółwikiem, żadna nie, z nich nie jest wygrana, ale 3000 uszkody zrobiłem, więc według mnie tutaj w czołówce się pasuje. Zobaczcie, 5300 potencjalnych. Jest to czołg oczywiście dalej bardzo trudny do zniszczenia, nikt tego nie ukrywa. Tutaj potencjalnych 8000, nie, 7200, no. Więc to jest prawda, ale wciąż to za mało, żeby po prostu wygrać bitwę. To jest czołg, który nie wygrywa bitew, raczej jest takim dodatkiem, raczej tylko. Także to były dwie bitwy z żółwikiem. Starałem się jakoś nie pogrożyć tego czołgu, ale prawda jest taka, że takie właśnie bitwy się trafiają tym czołgiem. Zwyczaj takie smutne, kiedy denerwujemy się na team, więc ktoś, kto za bardzo się stresuje w tej grze, może mieć problemy, żeby grać tym czołgiem. Także to wszystko ode mnie, dziękuję za uwagę, na razie, cześć.